Dzień dobry Państwu. Po tej stronie ciepłych kryształów Dawid Warszycki. Przed Państwem 8 odcinek magazynu Futsal w Krakowie, czyli magazynu ligowego Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. I tym razem zajmiemy się omówieniem spotkań pierwszej rundy Pucharu Ligi Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Zanim przejdziemy w ogóle do omówienia jakichkolwiek spotkań, chciałbym zaznaczyć, że czeka nas dość wyjątkowa sytuacja, ponieważ ani razu w tym materiale, ani w przyszłych dotyczących Pucharu Ligi nie użyję słowa obrońca tytułu, gdyż obrońca tytułu, mianowicie Pawiany Kraków, nie przystąpił do rozgrywek. Także na pozycji mistrza, przepraszam, zdobywcy Pucharu mamy wakat i właśnie zaczęliśmy przygodę, która zakończy się nowym, kolejną drużyną, która będzie zdobywcą Pucharu Ligi. Zacznijmy od spotkań wtorkowych. W pierwszym z tych spotkań Popalone Styki zmierzyły się z rodzinnymi restauracjami, iglomenem rodzinnymi restauracjami. Nie da się tutaj ukryć, że zdecydowanymi faworytami w tym spotkaniu byli goście. I to jest właśnie moment, w którym bardzo chciałbym pochwalić graczy Popalonych Styków, którzy czynią postęp z meczu na mecz. I również ten postęp był widoczny w tym spotkaniu. W pierwszej połowie zdecydowanie nie było widać, która drużyna jest liderem dywizji A, która drużyna natomiast jest czerwoną latarnią dywizji B. Popalone Styki grały bardzo mądrze i było widać, że to sytuacja, gdy zaczną zdobywać punkty w meczach ligowych, jest tylko kwestią czasu. Co więcej, w 19 minucie najlepszy wśród gospodarzy Karol Michalik zdobył bramkę i to Popalone Styki objęły prowadzenie. Bardzo to rozjuszyło drużynę aktualnego wicemistrza Nowej Huty Futsalu. Ogonek strzelił dwie bramki i na drugą połowę obydwie drużyny wyszły w zupełnie innych nastrojach. Popalone Styki straciły nieco ducha, ale nie ma co się dziwić. Natomiast iglomeny i rodziny restauracje złapały wiatr w żagle. Bardzo dobrze współpracowali ze sobą Piwowarczyk i Ogonek, którzy głównie skupili się na wykańczeniu akcji. Bardzo dobre piłki dogrywali Poli Kula i w efekcie mieliśmy 1-7 w 33 minucie. W tej samej minucie drugą bramkę w tym meczu strzelił Michalik, ale końcówka zdecydowanie należała do graczy iglomeny i rodzinnych restauracji. I właśnie w tym momencie Maciej Piwowarczyk dobił do 4 bramek. Jak się później okaże, był jednym z jedynie dwóch graczy w pierwszej rundzie Pucharu Ligi, którzy zdołali strzelić 4 gole. Popalone Styki, iglomeny i rodzinne restauracje 2-10. W drugim wtorkowym spotkaniu mieliśmy również pojedynek świeżaka, jakim była FC Watacha, z mistrzowską ekipą Czystych Butów. I podobnie jak w meczu iglomenu i czystych iglomenu i rodzinnych restauracji z Popalonymi Stykami, tutaj również przez bardzo długi okres Watacha grała bardzo, bardzo dobry futsal. I dopiero pierwsza bramka padła w 16 minucie po strzale Marcina Kluzy. Chwileczkę później gole dołożył drugi z braci Kluzów, mianowicie Szymon. Później Gruszecki, było 3-0. Wydawało się, że Czyste Buty spokojnie w drugiej połowie dołożą 4-5 goli i bez najmniejszego problemu wygrałem to spotkanie. Ale Tomczyk i Śnieżek ostro wzięli się do pracy i w efekcie udało mi się w 36 minucie nawet dojść rywala do stanu 4-3. Końcówka była bardzo emocjonująca, ale Czyste Buty mają Marcina Kluzę. I to właśnie Marcin Kluza w ostatniej minucie strzelił swoją trzecią bramkę w tym meczu i zapewnił zwycięstwo Czystym Butom. Czyste Buty, Watacha 4-3. Jeżeli chodzi o spotkania środowe, rozpoczęliśmy na boisku B od starcia żarłaczy z Team One. Spotkanie było to bardzo interesujące. Było to spotkanie lidera i wicelidera dywizji B. Co więcej, w obydwu drużynach mogliśmy oglądać dwóch super snajperów, mianowicie wśród żarłaczy mieliśmy Dariusza i Kamila Janiszynów. Z kolei w drużynie Team One mogliśmy oglądać Bartosza Karpetę i Patryka Zygmunta. Nie po czym powiedziałem mogliśmy, ponieważ akurat w tym meczu Patryk Zygmunt nie wystąpił.
Obydwie drużyny bardzo się skupiły na kryciu defensorów rywali. Bardzo się skupiły na tym, by gola nie stracić i przez bardzo długi okres nie oglądaliśmy żadnych ciekawych akcji. Co prawda zdarzały się strzały u bramki, zdarzały się fantastyczne interwencje bramkarzy, jednakże piłka do bramki wpaść nie chciała. Dopiero w 28 minucie z rzutu wolnego Macieja Dzingiela pokonał Orlando da Sousa i to żarłacze były w zdecydowanie gorszej sytuacji. Żarłacze miały parę sytuacji, dwukrotnie trafiły w słupek, ale w ostatniej minucie piłkę dostał Carpeta i ustalił wynik meczu. I tym samym do ćwierćfinału awansowała drużyna Team One. Żarłacze Team One 0-2. Równolegle z tym meczem toczył się pojedynek Enchy z MK Teamem. W tym ligowym klasyku oglądaliśmy początek pod dyktando MK Teamu. Już w pierwszej minucie wynik otworzył Szubartowski i później ten sam gracz w minucie 11 zdołał podwyższyć. Enchy złapała kontakt po golu Górki w 14 minucie, jednakże dobra gra i wysoki pressing MK Teamu sprawiły, że jeszcze w tej samej połowie mieliśmy 1-4. Wówczas w Enchy wstąpił zupełnie nowy duch, zupełnie nowe siły, i drużyna Dawida Warszawskiego wzięła się ostro do pracy. Bardzo mogła się tutaj podobać gra Szymona Ludwiga, który znajdował się zawsze tam, gdzie była piłka. W efekcie w minucie 27 to Zębatki prowadziły 5-4. Dopiero w 34 minucie udało się wyrównać na meczu Karasiowi i mieliśmy na 6 minut przed końcem wynik remisowy. W końcówce było widać, że NH chce ten wynik przynajmniej utrzymać, by mieć psychiczną przewagę w rzutach karnych. Jednakże chwila uwagi wystarczyła, by w 37 minucie bramkę na 5-6 strzelił Maciej Szubartowski, który w swoim stylu obrócił się z rywalem na plecach i pokonał Pawła Gibasa. Zębatki rzuciły się do ataku, zostały skarcone dwoma golami Dominika Karasia, ale na pewno nie mogą się w tym meczu wstydzić niczego. Ale w następnej rundzie zobaczymy MK Team. NH, MK Team 5-8. Równolegle z tym meczem był rozgrywany najciekawszy i najbardziej dramatyczny mecz pierwszej rundy Pucharu Ligi, mianowicie pojedynek Drink Teamu z AZS-em Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mecz rozpoczął się pod dyktando Drink Teamu. I wiecie, co to oznacza dyktando Drink Teamu? To oznacza huraganowe kontry drinków. Huraganowe kontry napędzane przez wyrzuty Krzyśka Szali. Nie wiem, liczy się to, jak te akcje były rozgrywane, liczy się efekt. I w efekcie Drink Team w minucie 10 prowadził już 2-0. Strzelcami bramek byli Włodarz i Paweł Cholewicki. Niemalże minutę później wyrównał Sierny, a w 17 minucie mieliśmy ogromny zwrot akcji, ponieważ najpierw Cempa zamienił na bramkę rzut karny podyktowany za rękę Krzyśka Cholewickiego, a po chwili Kokoszka między nogami Krzyśka Szali dał prowadzenie akademikom. Akademicy w tym elemencie gry byli zdecydowanie lepsi. Cempa zdołał dołożyć dwie bramki i w 26 minucie było 5-2 dla akademików. I dopiero wówczas mieliśmy okazję oglądać prawdziwe oblicze Drink Teamu. Prawdziwe oblicze Drink Teamu, tego niezłomnego Drink Teamu, tego Drink Teamu, który się nie poddaje, tego Drink Teamu, który walczy do końca. Krzysiek Cholewicki w 8 minucie strzelił bramkę na 5-3. Później Ordones skopiował wyczyn Kokoszki i między nogami bramkarza trafił do siatki. W 34 minucie mieliśmy 5-4. Na 5 minut przed końcem Krzysiek Cholewicki wyrównał i nie oglądaliśmy już żadnych bramek do końca spotkania i było to jedyne spotkanie, które zakończyło się konkursem rzutów karnych. A w tym konkursie mieliśmy okazję oglądać aż 10 strzałów z 8 metrów. Pomylił się jedynie Kokoszka, który w bramkę nie trafił. Pozostali gracze trafiali do sieci i ostatecznie Drink Team po rzutach karnych pokonał AZS Collegium Medicum 5-4. W regulowym czasie gry mieliśmy 5-5. Równolegle z tym meczem toczył się pojedynek Pumas Kraków ze Złotymi Chłopakami. Wiem, mówiłem to już wielokrotnie, ale ten mecz przynajmniej mnie elektryzował z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że grając Pumasami, drużyna rywala
Zdecydowanie musi liczyć na pewien łód szczęścia, bo bardzo dużo zależy od tego, w jakim składzie przyjdą Pumasi. No i niestety szczęście nie sprzyjało w losowaniu Złotym Chłopakom, którzy trafili na bardzo mocny skład Pumasów z debiutującym w bramce Piotrkiem Ziobroniem, a w polu no, mogli się zmierzyć chociażby z Dariuszem Nowakiem, Krystianem Grochalskim czy debiutującym w Nalfie, ale naprawdę mając ogromne doświadczenie futsalowe Darkiem Zembalą. Początek był bardzo wyrównany, głównie za sprawą Darka Nowaka, który seryjnie chybiał w doskonałych sytuacjach. Niemniej w minucie 13 udało się otworzyć wynik Robertowi Pyciakowi, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Załuski. Druga połowa to już zdecydowanie lepsza gra Pumasów. Lepsza, znaczy skuteczniejsza. W końcu do sieci zaczął trafiać Nowak. W minucie 31 mamy po jego dwóch bramkach już wynik 3-1. Później swoje pierwsze trafienie dokłada. Później kolejne trafienie dokładają gracze Pumas. Mamy 4-1. Gdy w minucie 31 bardzo ładnym lobem popisuje się Maj, Złote Chłopaki decydują się na wycofanie bramkarza. Okazuje się być to gwoździem do trumny. Mimo, że bardzo dobrze ta piłka była rozgrywana, bardzo się te akcje kleiły, ale zabrakło strzałów. Natomiast po przejęciu piłki nie trzeba było zbyt długo zapraszać do tego, by strzelać zaczął Grochalski i Zembala. I tym samym Pumas Kraków pokonali Złotych Chłopaków 8-2. I co ciekawe, jest to jedyne spotkanie spośród 6 spotkań drużyny Dywizji A przeciwko drużynom Dywizji B, w którym drużyna z drugiego frontu okazała się lepsza od drużyny z frontu pierwszego. Przejdźmy teraz do spotkania Venatores z hat-trickiem. Spotkanie to było rewanżem za spotkanie ligowe sprzed tygodnia. Wówczas srogie bęcki dostali podopieczni Szymona Zimowskiego, którzy zostali pokonani przez hat-trick aż 12-5, ale było widać, że naprawdę gracze Venatores wyciągnęli wnioski. Wyciągnęli wnioski i co więcej je zrealizowali. Okej, można niby tłumaczyć, że w hat-tricku nie grał Gruszczyński, ale nie zmienia to faktu, że gracze Venatores bardzo mądrze się ustawili i pomysłowo rozgrywali akcje, wykorzystując wszelkie błędy w ustawieniu rywala. W szóstej minucie otworzył wynik Wątroba, a gdy swoje bramki dołożyli Broński i Chowaniec, zrobiło się 3-0 w minucie 13. Później jeszcze kilka sytuacji zostało wybronionych przez Gajocha, ale nie wyglądało na to, że będą gracze hat-tricka w stanie w ogóle nawiązać rywalizację z graczami Venatores. Zupełnie innego zdania był Górski. W 30 minucie mieliśmy już 3-1, a w 33 minucie do grania Walorowskiego wykorzystał Makua i mieliśmy tam zaświetlenie 3-2. Makua później miał też piłkę meczową, ale w niewyjaśnionych okolicznościach, trwa wyjaśnianie w archiwum Mix, nie trafił do pustej bramki i nadal mieliśmy na tablicy świetnie wynik 3-2. Żeby dodać dramatyzmu, w ostatniej minucie, na 44 sekundy przed końcem, z boiska za drugą żółtą kartkę został wyrzucony Piotr Królikowski i przez 44 sekundy gracze Venatores musieli bronić się w czterech przeciwko pięciu graczom hat-tricka. Tą naporę, ten nawał przeciwnika udało się przetrzymać i Venatores FC zrewanżowali się hat-trickowi za porażkę w lidze i to oni wystąpią w ćwierćfinale. Venatores FC hat-trick 3-2. W ostatnim spotkaniu 1/8 finału Pucharu Ligi Dragony mierzyły się z Mikrotekiem. Mecz był o tyle ciekawy, że obydwie drużyny słyną z tego, że przychodzą w bardzo szerokich składach, jak również na boisku mogliśmy oglądać dwóch mistrzów ligi i to debiutujących w swoich drużynach, ponieważ po drugim transferze w historii ligi w drużynie Dragonów debiutował Krzysztof Ciuśniak, który zdobywał mistrzostwo ligi z Pawianami, Puchar Ligi dwukrotnie z nimi również, a z kolei w drużynie Mikroteku debiutował Dariusz Zając, który mistrzem Nowej Huty zostawał z Spartą, przepraszam, z Banzai i również tą drużyną zdobywał Puchar Ligi, jak również z Krakowiakiem Finance City, jak wówczas się nazywał jego zespół. Muszę tutaj przyznać, że
ten mecz moim zdaniem stał na najwyższym futsalowym poziomie. Może tutaj trochę zaspoiluję, może nie, przecież widzieliście na stronie wynik, ale naprawdę Mikrotek nie zasłużył na tym meczu na porażkę. Grał naprawdę wyśmienity futsal. To był futsal bliski perfekcji pod względem taktycznym, również bliski perfekcji pod względem wykonania, ale trafił na Dragony, które zagrały jeszcze lepiej. W pierwszej połowie mieliśmy odrobinę kopaniny i wystarczył błysk geniuszu Ciuśniaka, który grając po raz pierwszy z Rodriguezem fantastycznie dograł mu piłkę i w 14 minucie mieliśmy 1-0 dla Dragonów. W 16 minucie błąd defensywy Mikroteku sprawił, że Filipowskiemu nie zostało nic innego niż przewalić z całej siły, mieliśmy 2-0. W drugiej połowie bardzo było widać, że zależało Mikrotekowi na wyrównaniu, ale Dragony naprawdę genialnie broniły i wydaje mi się, że pewne kadry z tego meczu można było by dołożyć do podręczników dla młodych adeptów futsalu, jak powinna wyglądać obrona w meczu futsalowym. Oczywiście napędzało to kontry aptekarzy i w 26 minucie bramkę strzelił Rafał Rogusz. Było to o tyle istotne, że było to setne spotkanie Rafała Rogusza w Nalfie i zostało ono uczczone bramką, więc siekierka. Do końca meczu Mikrotek bardzo się starał i myślę, że gdyby grał przeciwko każdej innej drużynie niż Dragony, strzeliłby jedną, dwie bramki, może nawet doprowadziłby do remisu. Jednakże aptekarze byli w wyśmienitej formie, nie dali sobie strzelić ani bramki i ostatecznie mecz Dragony kontra Mikrotek zakończył się wynikiem 3-0. Podsumowując, wyniki pierwszej rundy Pucharu Ligi są następujące. Popalone styki, Glomen, Rodziny, Restauracje 2-10, Czyste Buty, Wataha 5-3, Żarłacze, Team 1 0-2, NHMK Team 5-8, Pumas Kraków, Złote Chłopaki 8-2, Drink Team, Kolegium Medicum, Ustytuglańskiego 5-5, w karnych 5-4 dla drinków, Venatores Hattrick 3-2 i w ostatnim spotkaniu Dragony Mikrotek 3-0. W ćwierćfinałach będziemy mieli okazję obserwować następujące pojedynki. Czyste Buty zmierzą się z Venatores, Dragony będą się pojedynkować z Team One, Pumas Kraków zagrają przeciwko Iglumenowi i Rodzinnym Restauracjom, a w jednym pojedynku, w którym zmierzą się drużyny z Dywizja, MK Team podejmie Drink Team. Te mecze będą rozgrywane równolegle z meczami ligowymi i dlatego w przyszłym tygodniu będziemy rozgrywać mecze ligowe. I za tydzień zagramy mecze piątej kolejki Dywizji A. Mianowicie Złote Chłopaki będą podejmować MK Team. Drink Team zagra przeciwko Mikrotekowi. Dragony z kolei w niewątpliwym szlagierze kolejki będą rywalami Iglomenu i Rodzinnych Restauracji. Po tym meczu możemy mieć nowego lidera w Dywizji A. A w ostatnim spotkaniu AZS Collegium Medicum postara się wreszcie odbić od dna i zdobyć punkty w meczu przeciwko mistrzowskim Czystym Butom. Z kolei w Dywizji B będziemy mogli oglądać następujące starcia. We wtorek pojedynki Watachy i Żarłaczy oraz Pumas Kraków i Venatores. Zobaczymy, jak mocni będą Pumasi w tym spotkaniu. Bardzo ciekawe starcie NH Team One już w środę o godzinie 20. Natomiast półtorej godziny później na boisko wybiegną gracze Hattricka i Popalonych Styków i to spotkanie zakończy piątą kolejkę Dywizji A. Tym samym dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Serdecznie zapraszam na halę na Osiedlu Handlowym 4 i zapraszam na kolejne mecze Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Dobranoc!